Zapraszam. Zaczynamy. Zaczynamy, nie czekamy. Przywitajmy ich brawami. Proszę Państwa, wiem, że nie ma was dużo. Liczymy na to, że z czasem pojawi się więcej publiki. To jest pierwsza walka w dzisiejszym turnieju. Kozi kontra zwierzak. Minuta. Mamy gotowy czas? Walka. Przypominam, walczący mają minutę. Uderzenie punktowane od łokcia, od kolana w górę. Panowie zaczęli dość dynamicznie. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Kolejna walka, do kolejnej walki przygotowuje się Wołek i Bjorn. Sekund zostało, panowie. Jeżeli nie teraz, to już nie będzie okazji. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i koniec. To było na tyle. Sędziowie ustalają werdykt. To jest tak, że dwóch sędziów liczy jednego zawodnika, pozostałych dwóch drugiego i porównanie punktów. Już za chwilę. Już wiem, że Kozi zdobył 7 punktów, a ile zdobył jego przeciwnik? Ile punktów? Czyli pierwsza walka to zwycięstwo Koziego. 7 do 4. Gratulujemy i zapraszamy kolejną parę. Bjorn i Wołek. Wszyscy. Przygotowuje się Smoczek i Krasło. Panowie gotowi? Walka. Minuta. Jedziemy. Nie muszę Państwu przypominać, że zawodnik z grypem na tarczy to utytułowany, bardzo doświadczony i zwycięzca w wielu turniejach Wołek, mistrz świata. Także mamy tutaj nie lada gratkę, oglądamy mistrza świata, no i być może pretendenta, który jak widać wcale nie odpuszcza, jakby nie jest tropiony tym, że walczy bardzo doświadczony, upodobowany przeciwnikiem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O, koniec, 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 koniec. Jak widać, to jest minuta, tylko minuta i aż minuta. Jak to panowie matematycznie wyszło? 6 do 4 dla Marcina Waszkielica. Nie było zaskoczenia tym razem. Gratulujemy. Smoczek, kolejna walka. Szybko to ci idzie. Grzesio Kluczek i Owca w następnej walce. Gotowi? Czas. Start. Walka. Smoczek. Krasło literskie kontuje niskiej. I Krasa, jakby powiedział Makłowicz, pojedynek dwóch serów. Ser Smoczek i ser Krasa. Ja przypomnę, że obaj panowie na ostatnim turnieju zdrygały tymi pakowami na rycerzy.
kto z serów okaże się lepszy. Ostatnie 10 sekund. Lecieć z siebie wszystko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Koniec! Koniec! Kto wygrał? Grzegorz czy Piotr? Gratulujemy. Owca i Kluczek. Następna walka. Kozi i Bior. Kolejna walka. Przygotowują się. Jest was niewielu, panowie, więc rotacja nie jest za duża. Przygotowuje się Kozi i Bior. Panowie gotowi? Czas? Start, walka! Kluczek 12 do 9. Zwycięstwo. Gratulujemy. Dobrze, nie czekamy, lecimy dalej. Wołek i Mikołaj przygotowują się do kolejnej walki, a w tej chwili szranki wszedł Kozi i Bior. Panowie życzyli sobie dobrej zabawy. Koniec końców to jest zabawa. Okraszona adrenalinką i potem. Czas, start, walka. Jedziemy. Kto okaże się lepszy, kto troszkę więcej będzie tutaj miał. Bior widzę, co otwiera. Jakiś defekt przy tarczy. Jeszcze chwila. Takiej sytuacji może jest wstrzymana. Panowie, macie jeszcze 10 sekund na to, żeby rozstrzygnąć losy tego pojedynku. Gotowi? Jedziemy. Będziemy szybko podliczać. Kto tym razem?
Kozlińczy, Bior. Bior 7, 16 Kozli. No, prawie drugie tyle. Brawa! Brawa! A teraz mamy kolejną walkę. Mikołaj i Marcin. Panie Wałkie. Czas. Start! Walka! Jedziemy! Tutaj da się zauważyć, że przeciwnicy nie wchodzą tak bliski do sal, to jest zawsze troszeczkę na wielkich nogach, pół posuwane i czekają na okazję, żeby się trafić, żeby przez ułamek sekundy zobaczyć odsłonięte miejsce u przeciwnika i założyć całą energię w ciąg. 20 sekund tutaj Magda mi podpowiada, 20 sekund panowie. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, to koniec. Dziękujemy. Któż teraz? Maczek i Kluczek. Przygotowuje się Kratojowca.